Hejcie, siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z GTA Vice City. Oczywiście, jeżeli napisaliście jakieś komentarze dotyczące, nie wiem, jakiejś propozycji na misję, jak wykonać misję, a może zrobiłem coś źle, no to niestety muszę was zmartwić, ponieważ nagrywam ten odcinek zaraz po poprzednim, więc no nie bardzo mam okazję teraz poczytać te komentarze. Dobra. Tak jak obiecałem, tak zrobię misję ostatnią dla klubu Malibu, czyli The Job. As you can see, gentlemen, this is going to be the easiest buck we ever made. Tommy, seriously, you gotta consider going into law. What the hell are you smoking, man? This ain't no simple plan. Well, who needs a simple plan anyway? Take communism. Now that was a simple plan. Didn't do Russia any favors, huh? Calm down, all right? With a team like this, it's gonna be no problem. We got Cam on safe. Phil, you and me will handle security. And Hillary will drive the getaway car. aren't you forgetting somebody? Somebody who helped you to no end in this town? Someone Ken! Like Ken, that's right. Ken here, he washes the money for us. And he keeps the drinks on ice. I don't understand what I'm supposed to be doing here. Look, it's easy. Haven't you ever seen a movie? We walk into the bank, we wave the gun around, and leave very rich men. Dobra, więc... A passenger! Wait till I tell the group about this. A więc... powiem krótko. Razem z ziomkami... musimy napaść na bank. Tommy, Hillary's taking up too much room. I am not. R2! Hey, shut up, you two, or you can get out and walk. Yeah, Hillary. No i tutaj chodzi tak naprawdę o grubą kasiorkę. Jednakże no niestety wydarzą się też przykre rzeczy, ponieważ dopiero co poznaliśmy Hilarego, naszego kierowcę, ale i tak będziemy musieli pożegnać. Nie wiem, czy Cam przeżyje, ale jednego, no, musimy być pewni, żeby Hilary przeżył, ponieważ będzie to postać, z którą będziemy mieć później misję. Dobra. No to kurde, musimy się tu zatrzymać. Już panowie wyciągają swoje szmaty do ubrania. Okay, guys. Nice and easy, just as we planned. No i co? No i napadamy na bank. Zobaczymy tylko, czy napad się uda, nie? Bo za pierwszym razem raczej wątpię, żeby się udał. Tylko żeby nie paść w ogóle w absurdalnym momencie, nie? Dobra, Phil tu pilnuje, a ja z Camem będziemy musieli tutaj nadzorować. Headshot. Dobra, nie jest headshot, ale dobra. Could take hours to crack, or 5 minutes if you could find the manager. I'll go find where he's holed up. No to dobra, no musimy kurde tego całego kierownika, czy tam prezesika przywołać tam do tego sejfu, by nam otworzył. Swoją drogą to kurde.
to tu można zerknąć sobie w monitoring, co się tam aktualnie dzieje. Pewnie, że cię nie zabiję, bo jesteś mi potrzebny akurat. Jakoś tu, kurde, jak... Za spokojnie, jakoś dziwnie za spokojnie. It's on a time lock. You might as well give up now. Hell, I can bypass the time lock. Then we just need your key code and we're good. Stay here. You try anything and you're dead. I'm gonna check on Phil. I'll be right back. Dobra. Więc ten się zajmie tym gościem, a ja zajrzę do Phila. Jezus Maria! Super SWAT! Tommy, the vault's open. Okay, we got the SWAT retirement fund. Let's get out of here. Okay, you asked for it. You've had your last chance. They're storming the place. Take cover! Dobra. Mam nadzieję, że kurde moich nie zabiją. Dobra, 4 gwiazdki. Dobra, panowie, spierdzielamy stąd, póki jeszcze żyjemy. Po co się bierzesz za strzelanie, skoro nawet strzelać nie umiesz? Dobra. Dobra nasza. Uciekamy. Ej, 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 nie, 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 nie. O nie. Ej, wypieprzać! Mission failed, please dead, kurde no! Ale kurde, co za cepy, kurde, że nie chcieli wyjść z tego płonącego samochodu. Dobra, teraz powinno się udać. Mam nadzieję. No niestety, kurde, 47 żyć mam. Ale powinno wystarczyć. Dobra. Spieprzamy. Mam nadzieję, że tym razem się uda. Dobra. Straciliśmy zderzak. Ej, nie, nie! Jasna cholera, kurde. Prawie... Mało brakowało, abym przejechał tego słota. Ej, co jest? No tak, no pewnie, że gwiazdkę mam, to od razu, kurde... Pewnie, że muszę do lakiernika, nie? No ale dobra. Na całe szczęście wszyscy przeżyli.
Więc pora, żebyśmy, kurde... Czemu ten słup do mnie strzela, co? Dobra. Pięćdziesiąt tysięcy. Bank heist asset completed. No i teraz, kurde, klub Malibu będzie nam normalnie generował przychody. Bank job outfit delivered to Malibu Club in Vice Point. Zarąbiście. To teraz tylko zapisać. Zapiszę w lodziarni i wezmę się za tą misję z budką telefoniczną. I nieważne, czy w tym momencie by były jeszcze jakieś inne misje. Budka telefoniczna to jest ostatnia misja. Ponieważ kiedyś postanowiłem tak, że budki telefoniczne to będą ostatnie misje. Zapiszę sobie może na... Na Guardian Angels. I... W tym momencie... Przejdziemy sobie misję z budką telefoniczną. To będzie taki... luźniejszy. Loose ends. Czyli to ma związek z tą lodziarnią, co wcześniej kupiłem. Dobra, no to... Kurde, no to... Dlaczego by, kurde, ich nie skasować wszystkich? Czekajcie, muszę, kurde, odpowiednio wycelować, bo przecież, kurde... Ej, zaraz! Przecież ja mam 31 żyć tylko. Nie przeżyję chyba. O nie! 8! 8 żyć. Nie, ja tu zginę. O, shotgun z San Andreas. Wiedziałem. Ale dobrze, że zapisałem w tej lodziarni. Dobra, więc... No, sprawa wygląda tak, że... No, kurde, mogłem zaopatrzyć się w kamizelkę, nie? No, ale dobra. Cyk. Pięknie. Jeszcze tamtego na górze trzeba skasować.
proszę, nawet nie wiedziałem, że stąd da się kurde ściągnąć ich. Dobra. Cóż co, tu musiałem się wspomóc myszką, ale kurde, 11 żyć, kurde, no. Ja tu ich zostawiam, kurde, znajduję życia. Znajduję życia, bo ja kurde nie przejdę tego. Nie ma opcji. Zaraz. Tu mamy drukarnię, więc jak pewnie wiecie, na dachu drukarni jest kamizelka. Kiedyś sobie drukarnię przejmiemy. No i w zasadzie to będzie tyle, no. Drukarnia zresztą jest wymagana do fabuły, aniżeli wszystkie inne biznesy. No i chyba klub Malibu też jest wymagany do fabuły, tak mi się wydaje. Więc klub Malibu sobie zrobiliśmy, drukarnię sobie zrobimy. No i te inne pomniejsze w sumie, które nie są wymagane do fabuły podobno, ale jak ich nie zrobimy, to po prostu fabuła nie będzie się ciągnęła dalej, więc no, niby nie są wymagane, a jednak no muszą być. Czekajcie. Muszę tu kurde coś ogarnąć. A, no oczywiście. Trzeba tu pewnie skoczyć. Nie, 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 gdzie? Możesz ja pierdzielę, kurde. Tak mnie chcieli załatwić. Na całe szczęście, kurde, są wszędzie serca. Dobra, i trzeba tą walizeczkę... O nie, nie, nie! Dobra, to jest ostatni raz, jak wykonuję tą misję. Nie sądziłem, że misje z budką telefoniczną mogą, kurde, przysporzyć tyle problemu. To załatwimy ich z Magnuma w takim razie. Tego co chyba dostałem w misji napadu na bank. Kurde, no. Na koksa idziemy. Dobra, ile pieniążków? Nie ma. Kurde, mogłem tak od samego początku w sumie zrobić.
Oszczędziłbym sobie, kurde, tego fejla. Ej, naprawdę, szybciej się przechodzi przez tą misję. Ej, nie, 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 nie. Dobra, teraz tu muszę shotguna chyba. Dobra. No to skoro już wszystkich zabiłem, to teraz kurde na lotnisko. Z tym helikopterkiem. No i słuchajcie, to by było na tyle. Ja wiem, że dwie misje to za mało na jeden odcinek, dlatego... No... Chociaż czekajcie, kurde, paczuszka tam jest. Co mi tak nagle, kurde, ścinkę złapało? 16 tysięcy paczuszka daje mi dodatkowe przychody. No i co? I to tyle. Co jest? Tommy, I really enjoyed working with you. Ain't had so much fun since the region numb, pal. Anyhow, if you need anything, you call on me, you hear? I always remember those I served with, and I'm sure I can help you out, you hear? No i właśnie, w następnym odcinku będziemy przechodzić sobie misję dla Phila Cassidy'ego, ponieważ zlecił nam misję. Moi drodzy, czyli jeszcze nie muszę wykupywać biznesu. Ja sobie na spokojnie zobaczę, jaki jest najbardziej opłacalny, by zarobki się zgadzały. No i słuchajcie, jutro, kurde, nie jutro, w następnym odcinku, chociaż pewnie chcielibyście, żeby był jutro, nie? No to tu niestety muszę was zmartwić, ale nie będzie tak. Nieważne. W następnym odcinku widzimy się u Phila Cassidy'ego, wykonując dla niego misję. I w ogóle cały wątek będzie poświęcony właśnie Philowi Cassidy'emu, ponieważ jest to ciekawa postać i trzeba też co nieco trochę o tej postaci opowiedzieć. Dobra, pobierzmy sobie przychody, no i my się widzimy w kąciku pozdrowień. Ok, tak więc kącik pozdrowień tradycyjnie. I tradycyjnie pozdrawiam Puchinsteina, cicho bądź. No i tradycyjnie, jeżeli chcecie być pozdrowieni, to w kwadratowy nawias wpiszcie pay prośbę o pozdrowienie. Sorry, że tak krótki materiał, no ale niestety, no były tylko dwie misje do wykonania, a komentarze, jakie mi napisaliście, rozpatrzę w następnym odcinku GTA Vice City. Czyli zarówno komentarze z poprzedniego odcinka, jak i z dzisiejszego. Rozpatrzę w następnym odcinku GTA Vice City. Tymczasem ja się żegnam, jeżeli materiał się spodobał, koniecznie wstawcie łapkę w górę, a jeżeli nie, no to zostawcie łapkę w dół, subskrybujcie po więcej materiałów. Do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie.